Siemaneczko moi widzowie, jak co tydzień uderzamy na Rumunię. W tym tygodniu miałem fajny ładunek w pierwszą stronę, bo tylko 1,5 tony. Na powrocie załadowałem stal. W tym odcinku odpowiem na zadane pytania odnośnie diety, planu treningowego itp. itd. Oraz w końcu udało mi się nakręcić dla Was kanion za dnia. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek Pompy w trasie. Cześć wszystkim, witam, siemaneczko. Witam w poniedziałek. Dziś nie będę narzekał. Dziś nie będę narzekał, że jest zimno, bo ustawiłem sobie webasta na godzinę. Także jak przyjechałem, to już miałem ciepło w kabinie. Także co? Wkładamy, logujemy się. I co? I będziemy sobie jechać pomału. Dzisiaj mamy fajny plan. 1100 km do Bukaresztu, nawet niecałe. Jeden rozładunek 40. Piszemy to zaraz. Jeden rozładunek na wtorek, na jutro na 8 rano. No, na jutro na 8 rano. Także pełen luz, dojedziemy gdzieś na Rumunię do Rołta, może do Cluj-Napoki, to się wszystko okaże. Odpoczynek do teraz, kraj rozpoczęcia. Wydrukować wpisy, nie potwierdzić, tak. Dojedziemy gdzieś tam właśnie do Cluja, albo może wcześniej. I 11 sobie zrobimy na spokojnie. Kawuśka z Orlenu. Taka sprawa do wszystkich zawodowych właśnie, bo zdania są podzielone co do wpisu manualnego, czyli pierwszego logowania się karty, tak? Czyli w tych nowszych tachografach wkładamy kartę, logujemy się. Tak jak u mnie to jest potwierdzić wpisy, odpoczynek do teraz, potwierdzić wpisy, czy wydrukować, kraj rozpoczęcia i zatwierdź. Ja zawsze, jak zrobię wszystkie te czynności, zawsze wchodzę jeszcze w miejsca, rozpoczęcie i daję jeszcze raz rozpoczęcie. Ja wiem, że na wydruku to wychodzi dwa razy, ale tak się nauczyłem i tak robię, bo no dla mnie wpis manualny, no ja wiem, że ten pierwszy to też jest wpis manualny, ale dobra. Dajemy tutaj młoteczki i tu młoteczki. Ale wolę robić tak. Nie wiem, czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie. W sumie pierwsze dwa lata, jak zacząłem jeździć, jeździłem na tarczkach, a już później cały czas na karcie. I od kiedy pamiętam, to tak robię, nie? Może zdarzyło mi się tam parę razy, gdzie zapomniałem o tym, ale staram się robić właśnie taki po zalogowaniu karty. Jak wczyta wszystko, zaloguje się, wtedy robię normalny jeszcze wpis, kraj rozpoczęcia. Kończy mi się czulowo ten plastik. Także co? Poczekamy z minutkę i startujemy. No i jesteśmy na granicy na Barbineczku. Ktoś tam kiedyś w komentarzu
był zdziwiony, że na środku drogi robię rozpoczęcie. Słowacja. Dobra. Jest git. Że na środku drogi robię rozpoczęcie. Ale tutaj jak napisałem tam w komentarzu, że co druga ciężarówka tak staje i tutaj robi rozpoczęcie. A i nikt się do tego nie czepia. Także rozpoczęcie zrobione. Lecimy dalej. No i poszło fajnie, gładko. Jesteśmy już na Węgrzech. Na Węgrzech to już nie to, co na Słowacji. Lepiej zjechać sobie na parking. Na środku autostrady nie będziemy stawać. Także wbijemy kraj rozpoczęcia. Wbijemy sobie Madziarka. Kraj rozpoczęcia. Węgry. Dobra. Jest gitara. Puścimy tutaj renóweczkę, niech sobie przejedzie na spokoju. Bułgar. No i dobra. I lecimy. Lecimy, lecimy dalej. Kurde, no czas naprawdę dzisiaj mamy bardzo dobry. Było tak pusto na Słowacji. Mam jeszcze godzinę 50. Oho. Grubo. Grubo na Węgry sobie zajdę, także czuję, że dzisiaj pewnie zrobię 45 i dalej. Także spokojnie do kluj na poki. Nie na okrąglaka, tylko za okrąglaka po lewej stronie na kostkę. Tam taka fajna stacja jest, czyściutko, prysznic, wszystko. Także tam sobie pewnie dojedziemy za 9 godzin. I co? I będziemy pauzować, także jedziemy dalej. Siemanko. Stanęliśmy właśnie na pauzę. Oj, i będziemy robić śniadanie. Kiedyś ktoś się pytał w komentarzu, żebym coś powiedział, jaka dieta, jakie treningi. O, coś odpadło. Mój model Scani. Dobra, nic się nie stało. To może pokrótce tak na razie powiem. Pokrótce tak powiem. Dietę mam od znajomego z Face'a i z grupy, także polecam, jeśli by ktoś chciał. Później we filmie podeślę linka Q3SW. Fajne diety układa typowo pod kierowców. Proste, niedrogie. Także no, wkleję linka pod filmem, możecie pisać, jeśli ktoś będzie oczywiście chętny. I co? Kurde, już od dłuższego czasu stosuję. Teraz przez zimę trochę mi kilo przybyło, ale w sumie tak chciałem, żeby troszkę dobiło. No i co? Marzec się zaczął i zaczynamy troszkę to zrzucać. To znaczy zalać mnie nie zalało, ja mam tylko wieczny problem z brzuchem, bo jak trochę popuszczę pasa, to od razu mi idzie w brzuch, no ale nie ma tragedii. I co? Na śniadanie zawsze wlatują... Kurde, co się tam zacięło? Zawsze wlatują płatki owsiane. Tak jak teraz. 60 gram. Do tego skyryk. Do tego skyryk. Ma być naturalny. Ale kurczę... No... Może nie to, że lubię słodkie, ale... Zawsze inaczej w smaku. Troszkę oszukuję, no ale... Ale wiem, że i tak to pomoże, i tak to pomoże. Dobra. I co? Do tego całego skyra dajemy. Mieszamy ładnie. Mam te błyskawiczne. Najlepsze są te błyskawiczne płatki. Bo można ich nawet zimną wodą zalewać, także z tym nie ma problemu.
I co? W sobotę musiałem na szybko kupić białeczko, bo mi się, kurde, białko skończyło. A już wieczorem były zamknięte. W sumie u nas w Jaśle jest tylko jeden sklep sportowy z odżywkami. I musiałem kupić... Będę robił reklamę Biedronce. Biedronce. Ale powiem wam, że za tą cenę 700 gram, no to naprawdę opłaca się. Bo wartości odżywcze nie odbiegają praktycznie niczym od jakichś tam innych firm. Raptem 59 zł i naprawdę rozpuszcza się prima sort. Prima sort się rozpuszcza. No i co? Do tego białko oczywiście znowu mieszamy. 30 gram białka. Troszkę więcej dałem. Lubię mieć większe porcje. I co? Mieszamy ładnie. Najlepsze jest to, jak zrobię sobie dzień wcześniej, przykładowo w trasie, i włożę do lodówki. To takie ala... Ja tu mówię ala tiramisu, nie? Nie no, mnie to smakuje naprawdę. Jem to dzień w dzień na śniadanie. W tamtym roku Michał mi tą dietę rozpisał. Znaczy rozpisał, no, podesłał mi. Kurde, nie wiem, kiedy to było. Początkiem roku. Rok czasu, tak, jedno i to samo. Do tego masło orzechowe. Niedużo. O ile pamiętam, to było, bo już to na pamięć. 15 gram. Tak samo mieszamy. I do tego banan. I do tego banan. I można sobie go wkroić, można jeść osobno. Ja zawsze wkrajam go do środka. I co? I naprawdę, wychodzi to bardzo smacznie. Później leci drugie, no cztery posiłki staram się zjeść. W sumie tam tak było rozpisane, w czterech posiłkach. Kurczak, ryż, ogórki do tego, makaron. No następne danie to jest makaron, jest twarożek chudy, jabłko prażone, masło orzechowe i na kolację dwie bułki pszenne, wędlina jakaś, nie wiem, tam chyba było sopocka, tak, sopocka. Pomidor i ogórek, nie? No, także biorę się za wycinkę. Trzeba trochę kilo teraz zrzucić do lata. Sprzęt już gotowy, w sobotę właśnie szykowałem sobie. W sumie chciałem trochę zaoszczędzić i zrobiłem tą swoją starą ławeczkę. Ja myślałem, że tam jest tragedia, bo w sumie nie patrzyłem na to. Ale żadnej tragedii nie było. Pospawałem, wzmocniłem, dałem taką rozpórkę jeszcze od spodu, wymalowałem ładnie na czarno, wyczyściłem ciężarki. Powiem wam, że no jakoś się może do nich przekonam, tych bitumicznych. Też wyczyszczone, pomalowane ładnie. Tylko co? Muszę jeszcze gryf ogarnąć, no bo na święta, co no, w okresie, to było chyba przed świętami. No nie złapałem nikogo za rękę. Ktoś mi zapierdzielił, właśnie tak jak mówiłem, 100 parę kilo obciążenia. Do tego gryf. Żeliwne wszystko było. No i gryf muszę sobie jeszcze ogarnąć. Włożymy w następny tydzień to, bo nie było nigdzie. Byłem właśnie tam u siebie w takich dwóch sklepach, ale nie dostałem. No i w następnym tygodniu, no na weekendzie podjadę na bazę. Włożę to wszystko do paleciarki. Tylko na sam spód dam płytę, żeby to nie leżało bezpośrednio na ziemi, tam blacha jest. Żeby nie powyginało, a najgorzej, żeby nie wypadło. Także dam płytę na wymiar.
2,60 długa paleciarka, 1,10 m. No, wysokość już mnie nie interesuje. I poukładam wszystko ładnie. I będziemy już działać na poważnie. I nagrywać więcej właśnie, więcej z treningów. A co do planu treningowego? Nie mam jakiegoś ścisłego. Ja lubię tak po prostu trochę tak, raz, jeden miesiąc, przepraszam, w ten sposób, drugi miesiąc, w ten sposób. Ja najbardziej to uwielbiam FBW, Full Body Workout. Nie wiem czemu, ale najbardziej jakoś mi to wchodzi. A tak standardowo? No to co, no, początkiem tygodnia, jak zaczynam trasę, no to leci klatka, leci triceps. Później, to zależy też jak mam trasę ułożoną, bo to wiem mniej więcej, czy zajdzie mi to 4 dni, czy 5, czy 3 dni. To staram się to tak rozłożyć, żeby pierwsze zacząć klatką i tricepsem, później plecy i biceps. I na sam koniec barki i nogi. Chyba, że wiem, że po prostu tydzień będzie taki, że nie mogę sobie pozwolić tak to rozłożyć. Trening, dzień przerwy, trening, dzień przerwy. No to lecę full body workout, FBW. Jakoś, no i po prostu jakoś to łączę, nie? Nie robię tego jakoś, nie wiem, kulturystycznie, jak tam przygotował Adrian Tracker Packer, gdzieś tam startował w takich zawodach. Robię to dla siebie, dla własnego samopoczucia, dla własnego zdrowia, żeby się lepiej czuć, bo wiadomo, siedzimy za tą kierownicą mnóstwo godzin i tak słyszę nieraz po parkingach, jak chłopaki opowiadają, że kurde, plecy ich bolą, gdzieś im tam nogi cierpną, głowa non stop boli. No, czego głowa boli? Ja wiem sam po sobie, od kręgosłupa, nie? Brak ruchu. Miałem wystąpione miałem chyba 4 kręgi, 3, ale to jeszcze było, jeszcze nie jeździłem, to jeszcze, no, już parę dobrych lat temu, bo byłem u takiego znachora, samouka, mi to nastawiał. To takie same właśnie objawy miałem, cierpnięcie palców u ręki, cierpnięcie palców u nogi, bóle brzucha, bóle głowy non stop i to wszystko było spowodowane właśnie od tych poprzestawianych kręgów. Od kręgosłupa, nie? I od tego czasu, no to już będzie ile? 13 lat za sterami tutaj. 13 lat. 14, jak się skończyłem szkołę. Robiłem za kuriera. Jakieś 15 lat temu. On mi to nastawił. I od tego czasu mam spokój. Także robię to dla siebie, nie robię tego może profesjonalistycznie, jakoś tak jakby to inni oczywiście tam na pewno mi coś tam będą pisać, że tego się tak nie robi, tego się tak nie robi. Ja robię to po swojemu, cieszą mnie małe efekty, nie potrzebuję niczego większego, niczego więcej, ani szprycować się teściami i Bóg wie czym. Bo mnie to nie rajcuje. To jest moje zdrowie. I chcę to, moje życie chcę to wykorzystać jak najlepiej. A szprycować się i kuć dupsko to żadna fantazja. Oczywiście nie mam nic przeciwko, nie? Absolutnie nie mam nic przeciwko, że jestem jakimś antysterydziarzem. Ale tak jak mówię, no nie rajcuje mnie to. Także jemy, posprzątamy i co? I lecimy dalej.
kończymy zabawę na dzisiaj. Zjeżdżamy na parking. 8.19, 580 km. Także bardzo fajnie. Parking bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Na kostce stoi się, prysznic fajny, czysty, zestaw obiadowy też bardzo fajny. Też bardzo fajny, chyba 20 lei albo 25 lei zestaw obiadowy. Parking 20 lei. Także staniemy, wykąpiemy, pierwsze poćwiczymy, wykąpiemy się, zjemy i do spania. Doberek, we wtorkowy poranek. Ja już jestem w Bukareszcie. Nocki wam nie nagrywałem, bo jak to w nocy, nic ciekawego nie ma. Jestem już na centurze Bukaresztu. Wszystko stoi. No ale o tej godzinie to jest normalka. Do rozładunku mamy jakieś 20, niecałe 20 km i wszystko na czerwono pokazuje na goglach, także no zajmie mi to pewnie jeszcze z godzinę. Później 5 km podjazdu na załadunek. Patrzyłem tam na tak mniej więcej orientacyjnie na goglach. I tam będziemy ładować stal górą. To na pewno coś nagram z załadunku, z zabezpieczania. Także na razie najważniejsze dojechać i szybko rozładować.
Dzień dobry wszystkim, w środę. Wczoraj co? Ogarnęliśmy szybko rozładunek, załadunek. Nagrywałem tam skróciki będą. A dzisiaj jesteśmy w kanionie. Udało się w końcu. Nie nocą, tylko za dnia. No w sumie jest dopiero 7 rano. Ale już mamy fajne widoki. Także początek kanionu pokażę wam, jak wygląda. No i później w skrócie cały przejazd przez kanion. Co, dzisiaj dolecimy pewnie tylko do granicy węgierskiej i będzie na tyle, ponieważ na Węgrzech jest zakaz. Także do 22. No ale myślę być gdzieś na 13 godzinę. Na 13 godzinę na Węgrzech. No 13, 14, 9, prawie o 22 się skończy i będziemy lecieć dalej. Także zapraszam was na przejazd przez kanion. Jesteśmy na granicy węgiersko-rumuńskiej, rumuńsko-węgierskiej. Miało nie być kolejki, a jednak była. Jednak była praktycznie od mola, już mam, jeszcze zostało mi może z pół godziny, zanim podjadę pod wiaty. No trudno, co zrobimy. I lecimy na ten parking, na którymśmy stali w tamtym tygodniu, na Berety. No i prawdopodobnie jeszcze jest miejsce. Wykręcimy 9, prawie zakaz się skończy i będziemy lecieć dalej. To znaczy do domu na pauzę, w domu zrobimy pauzę i nad ranem w piątek polecimy do Sosnowca i później zobaczymy co dalej. Wszystko się okaże w praniu. Siemanko moi mili. Sytuacja jest następująca. Tak, wczoraj w zakazie dowaliło samochodów. Miałem ruszać o 12 w nocy. Jest 6 rano, dopiero będę ruszał, ponieważ tak nastawiał security boy samochodów, że nie było jak wyjechać. Dopiero teraz się pobudzili i teraz dopiero będą wszyscy wyjeżdżać. To jest tragedia jakaś.
Już powinienem być w domu. Dopiero ruszam. Na 6 godzin będę. Także no cóż, włosów z głowy nie wyrwiemy. Trzeba pomalutku cofać do tyłu i za mną wyjeżdża i będziemy pomału teraz ruszać. Jesteśmy w Polsce takim sposobem, 4.35, wjechaliśmy na Barwinek, pauza już wykręcona, 45. I jedziemy do domu. Kurczę, no mogłem być o 6 rano, ale no widzicie, naprawdę, no jeszcze takie coś to mnie jeszcze nie spotkało, żeby tak zapierdzielił gościu parking, że nie można było się ruszyć. Nie wiem, to chyba mój ostatni raz, kiedy stałem na tym parkingu na Beretach. Bynajmniej w czasie zakazu jakiegoś świątecznego na Węgrzech. Bo to się w głowie nie mieści. No ale dobra, człowiek już ochłonął, bo na początku miałem nerwicę straszną. Ale już ochłonąłem, także jeszcze 40 minut i będziemy w domu. Rumunia zrobiona, plan wykonany. Także co, no zapraszam na moje kolejne odcinki. Postaram się pomontować to w miarę szybko. Piątek po południu powinien być odcinek już dostępny. Także zapraszam Was na moje kolejne odcinki Pompy w trasie. Na razie, cześć.